odpowiednio pokieruje swoim podopiecznym w drodze do zwycięstwa, a jak będzie niecałe 10 minut i wszystko będzie jasne. A w ringu sędzia Janusz Poronin w bardzo dobrej formie dzisiaj, już w tej pierwszej serii, wykazał się kilkoma trafnymi decyzjami. A co najważniejsze, zdecydowanymi i w porę te decyzje. Były tu Janusz Poronin naprawdę... Ale z tym sędzią nie ma przelewek. Jak już są jakieś faule, to od razu jest ostrzeżenie. Mężczyźni rozmawiają krótko i zwięźle. I na temat. I tak rozmawia Janusz Poronin i zamknijmy ten temat. W ten kanon wpisuje się idealnie. Tak jest. Czerwony kask Stefaniak, niebieski kask Jura. No i czy tutaj któryś z tych zawodników zrobi na nas tak wielkie wrażenie, jak zrobił wyględacz? No jestem ciekaw. No ja o Jurze słyszałem kilka dobrych, ciepłych słów. No boję się, że tutaj reprezentant Legii też się nadaje na pierwszy krok. Zamykające się oczy przy ataku Jury. No i znowu w głębokiej defensywie Stefaniak. A Jura zwietrzył swoją szansę i mamy liczenie. Tak jest, pierwsze liczenie. No i będzie zakończenie w pierwszej rundzie. No jeszcze czasu trochę będzie miał Jura, żeby wykończyć robotę. Ach, świetny lewy. No może te ataki nie są jakoś nadzwyczaj skoordynowane. No ale nie wie już Stefaniak, co z tym dalej zrobić. I będzie, tak jest, koniec. No i to było wszystko. Koniec walki. W tym temacie. Jak powiedziałem, pierwszy krok to jest szczyt marzeń dla Stefaniaka i naprawdę z całego serca jestem duchem za Stefaniakiem, ale jeszcze dużo, dużo musisz spędzić godzin na sali bokserskiej, aby naprawdę móc stoczyć pojedynek rewanżowy z Jurą. No jednak te słowa ciepłe na temat Jury się sprawdziły, szybko zrobił swoje, może iść pod prysznic i odpoczywać. No sędzia Poronin szybko przerwał tę walkę, ale chyba nie było też za bardzo sensu kontynuowania tego, bo ta porażka przed czasem, ona by i tak wisiała w powietrzu i pewnie wcześniej czy później ta chmura no by spadła. Nie, absolutnie tutaj nie było co szukać i przeciągać tego pojedynku. Tak jak mówiliśmy, są tu zawodnicy wagi średniej i tutaj nieszczęście jest gotowe, a po prostu nie ma sensu, żeby zniechęcać się zawodnika do powiedzmy poprzez złe poprowadzenie walki przez sędziego ringowego. No i znowu mamy taki serial szybkich pojedynków, tak jak było w serii tej pierwszej, która od godziny 11 trwała. Wyględacz KO pierwsza runda, teraz Jura wykończył również robotę w pierwszej rundzie. No i ostatni pojedynek wagi 75 kg. Konrad Ziółkowski, Olimp Szczecin i jego przeciwnikiem Karol Tracz, Krzyostrowiec Świętokrzyski. No i pytanie zasadnicze, czy tutaj znowu będzie szybko, czy jednak tym razem doczekamy już tego ostatniego gongu po trzeciej rundzie.